Wystawy pełne ciekawych eksponatów, wyjątkowe dzieła malarskie czy urokliwe skanseny. To wszystko można zobaczyć odwiedzając małopolskie muzea. W tym roku 90-lecie powstania obchodzi Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Podczas uroczystej gali uhonorowano osoby, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój tej instytucji. Muzeum z takiego niewielkiego, małego muzeum, można nawet prowincjonalnego powiedzieć, które się mieściło w dwóch pomieszczeniach, w tej chwili rozrosło się do znaczącej dużej instytucji kultury. Myślę, że jednej z największych na wschodzie województwa małopolskiego. W tej chwili mamy w zbiorach ponad 60 tysięcy obiektów zabytkowych rozmaitych kolekcji. Obecnie w siedzibie muzeum można zwiedzać narracyjną wystawę To właśnie Tarnów – Wielcy Tarnowianie, a w ratuszu wystawę W kontuszu i przy szabli – Galeria Sztuki Dawnej ze zbiorów książąt Sangówszków. Bogate ekspozycje to jednak nie wszystko. Ogromną rolę w rozwijaniu tarnowskiego muzeum odegrali wyjątkowi ludzie, którzy przez lata budowali rangę tej instytucji. Każdy z nas albo wielu z naszych kolegów ma jakąś cegiełkę, ktoś jakiś projekt wymyślił. No w moim przypadku, jeżeli to już ze mną rozmowa, no to jest to takie tematy, które do dzisiaj wydaje mi się są takie sztandarowe. To między innymi właśnie to muzeum, czy też kolekcja cyganologiczna, którą możemy się poszczycić do skali też nie tylko kraju. No i projekty, które wokół tych etnicznych tematów się kręcą, a więc Tabor Pamięci, Dni Żydowskie, Festiwal Żydowski, czyli Galicjana Sztetu, no a inne tematy w zasługach kolejnych pracowników, choćby turniej rycerski, który koleżanka wymyśliła w ten dzień. Muzeum Okręgowe w Tarnowie oprócz gmachu głównego i ratusza posiada też liczne oddziały i filie. Są to m.in. dwór w Dołędze, zamek w Dębnie oraz zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, która tylko w tym roku przyciągnęła około 10 tysięcy zwiedzających. Fenomen zagrody Felicji Curyłowej na tym polega, że ona właściwie jedna z pierwszych, która rozpoczęła malowanie motywów kwiatowych, jako dziecko 10-letnie wymalowała sufit wapnem sadzą. To było jej pierwsze malowanie, za co dostała w skórę od rodziców. No ale od tego właściwie zaczęła malować motywy kwiatowe. Zagroda po jej śmierci została zakupiona przez Cepelię, gdzie zostało utworzone Muzeum Felicji Curyłowej. W przyszłym roku 50-lecie działalności będzie obchodzić Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Nasz skansen to 25 obiektów architektonicznych położonych na 5,5 hektarach. Zgromadzone są one w trzech sektorach: sektor budownictwa wiejskiego, sektor kościelny i sektor dworski. Obiekty pochodzą z terenu Małopolski Zachodniej, pochodzą z czasu z końca XVIII wieku po początek XXI. Kościół z Ryczowa jest jedną z bardzo klasycznych małopolskich kościołów drewnianych. Dwór z Drogini jest typową budowlą XVIII-wieczną dla dworów szlacheckich położonych w Małopolsce. Natomiast poszczególne obiekty architektury są to unikatowe już dzisiaj zabytki prezentujące rozwój form architektonicznych budownictwa drewnianego krakowiaków. Tylko w ubiegłym roku Nadwiślański Park Etnograficzny odwiedziło ponad 87 tysięcy zwiedzających. Dużą atrakcją przyciągającą turystów są pięknie zachowane ruiny Zamku Lipowiec. Znajdujemy się na dolnym dziedzińcu Zamku Lipowiec, zamku, który swoją historię datuje od początku XIII wieku. Zamku, który był siedzibą rycerzy Rabusiów, był własnością biskupów krakowskich, był więzieniem dla księży, także domem poprawczym dla nich. Małopolskie muzea dbają o dziedzictwo kulturowe, a także tworzą przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych i artystycznych. W ramach Bonu Kultury, czyli projektu samorządu województwa, tylko w 2016 roku z zajęć edukacyjnych we wszystkich filiach Muzeum Okręgowego w Tarnowie skorzystało aż 10 tysięcy dzieci i dorosłych, a w Muzeum Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec ponad 5 tysięcy osób.